się za niedługo wracamy do szkoły. Dajcie dużo łapek w górę, żeby ten powrót nie wyglądał tak. Lenka, wstawaj. Już jest pół do ósmej. Wstawaj. Szybciutko. Dlaczego się nie budzi? Przecież są lekcje online. Lenka, jakie lekcje online? Już wracacie do szkoły. Za pół godziny to ty masz być w szkole, w budynku. O nie. To co tak późno do mnie przyszłaś? Chyba ja idę uszykować śniadanie. Szybuj się. Okej. Muszę się ubrać. Nie teraz, to nieważne, gdzie jest mój plecak. Nie jestem przygotowana. No nie. Lenka, no szybko, bo nie zdążysz. Chodź, masz drugie śniadanie, chodź. Idę, no już. Poślizgnęłam się. No nic ci nie jest, jejku, no. Już. Jest okej? Możesz iść? Mogę, szybko. Czekaj, jeszcze się rzucę ci. Lecz. Dobrze, bo już się spóźniłam. No to zdążysz, pa. Nareszcie. Kto tam? Ja! Lenka, no co ty nie zdążysz? Co się stało? A gdzie jest ta szkoła? No jak to gdzie szkoła? No tam gdzie zawsze dziecko leci, już bo się spóźnisz. Ale nie wspomniałam, gdzie jest ta szkoła, nie trafię. No jak nie wiesz, no prosto w prawo, potem mijasz skrzyżowanie. Dobra, narysuję ci mapę. Mapa, okej. Mam kartkę. Szybko. Prosto. Idę. Skręcę w prawo, potem jest skrzyżowanie. Tu jest szkoła. Dobra, jadę, jestem. Tu jesteś, ty jesteś tu. No leć, Lenka, leć. Dobra, pa! Okej, chyba tam muszę iść. A few moments later. Jestem kiepska w odczytywaniu map. Online to było prosto. Klik i jestem. A tu zabłądziłam! Wow! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani! Kasia! Coś ty zrobiła? Przepraszam. Dzień dobry pani! No i zaczyna się. No dobrze, usiądźmy. Jak miło was widzieć po tak długim czasie na żywo, bo takim dziwnym trafem to większości z was to nie działała kamerka przeważnie. Ja nie wiem. Te sprzęty takie zawodne. Teraz wyciągamy sobie książki, zeszyty, piórniki. Zaczynamy lekcję. Dobrze, okej. Okej, już się robi. Nie mam plecaka. No proszę, szybciej. Wyjmujcie te zeszyciki. No co tam, Kasiu, o co chodzi? Co chcesz, siku? Tak troszeczkę, ale gorsza sprawa jest. No to co, kubka? Nie o to chodzi. Jakoś tak dziwnym trafem zapomniałam plecaka. No dziecko, no jak mogłaś zapomnieć plecaka do szkoły? No jak, no? Jakoś tak na lekcjach online, no nie potrzebowałam plecaka. No i co ja mam teraz z tobą zrobić, no? To mam pomysł. Może pójdę do domu i połączymy się online. Tam mam wszystko pod ręką. To będzie ciężki dzień. Dobrze, to dzisiaj zapiszemy sobie nowy temat lekcji. Pole figur geometrycznych. Kamerka się wyłączy, pani coś tam gada, ja mogę się luzować i przeglądać sobie różne rzeczy. Marysiu, telefon na lekcji? Proszę mi go w tej chwili oddać. Przepraszam, zapomniałam, że to nie lekcje online. No dokładnie, Marysiu, to nie są lekcje online, a telefon wolę mieć tutaj. A co to takie fajne? Promocja na Alamorożce. Drugi 50% taniej.
Muszę kupić mojej córce. Poczekajcie, dzieci, poczekajcie. Jaka to strona? lamorożce.com. Dobrze, to otwórzcie sobie strony na 61 i przeczytajcie sobie zadanie drugie. Jaka super promocja. Idealna na Dzień Dziecka. Muszę zamówić swojej córeczce, ona o tym marzyła. Nie bądź lama, przygarnię lamorożca. Oj, przygarnę, przygarnę. Nawet już przygarnęłam dwa, bo są w promocji. No dobrze, już skończyliście? Tak. Już skończyliśmy, skończyliśmy. Tak. No to świetnie. To teraz może zapraszam Zosię do tablicy. Proszę, rozwiąż przykład. Dobrze, już idę. Proszę, Zosiu, ile to będzie? Dobrze? No wspaniale, Zosiu. Możesz usiąść. Dobrze, że nie ja. No dobrze, a teraz może Piotruś, zapraszam cię do tablicy. Do tablicy? O nie! No chodź, chodź Piotruś, zapraszam cię do tablicy, proszę. Tak mnie noga boli, o jak mnie noga boli, nie mogę stać, ojejku, jejku, jejku. Słabe to twoje aktorstwo, proszę podejść do tablicy. Naprawdę, wolałbym nie. A wiesz, co ja bym wolała? Ja wolałabym w tej chwili siedzieć sobie na Karaibach i relaksować się, a nie użerać się z wami. Marsz do tablicy! Dobrze, idę, idę! Co to ma znaczyć? Czy ty masz na sobie slipy? No bo na tych online lekcjach to tak się działo, nie? Bo tak szybkości, no i zapomniałem założyć, nie? Spodnie do szkoły. No nie! Co za brak szacunku! Dostajesz uwagę, siadaj! Te lekcje online was tak rozkojarzyły, ja się za was wezmę. Nie, tak być nie może, ja się za was wezmę. W takim razie odpowiedz mi, ile to jest 125 podzielić na 25? A mogę odpowiedź przesłać mailem? Okej, zaraz się połączę z panią, mam laptopa, jestem przygotowana. Marysiu, ale co ty robisz? No próbuję z panią się połączyć, ale nie mogę, dziwne, ale słyszę panią. Nie no, dziecko, nie wyprowadzaj mnie z równowagi, no wyłącz to przecież, no. Nie no, ale to nie rozwiązuje sprawy, no bo jak wyłączę komputer, to nie będę pani widzieć, a w dodatku też nie będę pani słyszeć, no. Nie, to przechodzi ludzkie pojęcie. To może połączę się przez tableta, proszę pani. Halo, tu jestem! Wow, udało się, włączyło się! Ale jaki zoom, ma pani nową super kamerkę! Ja ci powiem zoom, kamerka! Jesteśmy w szkole! Ja tu jestem, patrz, uszczypnij mnie, no, no! Wow! A ja ciebie, czujesz? Wow! Ale... Więc wracamy na lekcję, dzieci, ogarnijcie się w końcu! No zrozumcie to w końcu, że lekcje online się skończyły! Dobrze, dzieci, dzisiaj zapowiedziany sprawdzian. Proszę, przygotujcie się. No pewnie się przygotuję. Karteczki są, asystent Google jest. Ja tylko ściemnię tak zawsze, że kamerka nawaliła. Tomaszku, a ty co tak tam karteczki rozkładasz? Kamerka mi nawala, to pewnie ma jakieś tam zakłócenia. Kamerka nawala. No nie działa, nie działa, nie wiem, co się dzieje. Tak, kamerka. Już im się w głowach poprzewracało. Jeszcze parę rzeczy spiszę sobie najważniejsze, żeby nie szukać po książce. Lekcje online są super, naprawdę. A co to ma znaczyć? Kamerka! Wyłącz kamerkę! Wyłącz, wyłącz, wyłącz! Kamerka, wyłącz się! Ty oszalałeś moje oko! No co tobie? Ups, Tomek przesadził. Czemu się kamerka chce wyłączyć? Ktoś mnie zhakował! Co ty, Tomek, oszalałeś? Jakie kamerki? Jakie hakowanie? My jesteśmy na normalnych lekcjach, nie na online. A teraz tu idziesz ze mną do dyrektora. No nie, do najwyższego hakera.
Już po mnie. Wykasuje mnie. Nie, już nie ma dla nich ratunku. Chodź, chodź! Julka, co ty wyprawiasz, dziecko? No, przygotowuję się do lekcji, tak jak zawsze. No ale dziecko, od kiedy to na lekcji jemy? No ja tak już od dawna jem i jakoś nie było problemu. Nie zwracał uwagi. No nie widział, nie widział. No ale jak miał widzieć jakikolwiek nauczyciel, jak ty kamerkę miałaś wiecznie wyłączoną? No dziecko, proszę cię. Proszę w tej chwili to wszystko sprzątnąć. Ale ja się już tak przyzwyczaiłam. Nie wytrzymam całej lekcji bez podjadania. No, no, no skoro nie wytrzymasz, no... No to już zostaw. No, no i wiesz co, ja też tak robię. Może się podzielisz? Pewnie! Te lekcje online to było życie. A teraz chciałabym zobaczyć wasze zeszyty. Proszę, Aniu, podaj mi swój zeszycik. Dobrze, proszę pani. Super, bardzo dobrze. Kamil, ty też! Jakoś tak zapomniałem zeszytu. Dziwne. Nie kłam, widziałam. Proszę mi go dać w tej chwili. No dobrze, no. No daj, daj, daj. No spokojnie, no. Tylko zeszyt. Sprawdzimy, jakie macie notatki. Kamil, no co to ma znaczyć? Zero jakichkolwiek notatek, a na pierwszej stronie emotka kupy? Bo wie pani, ja na ten zeszyt poprzedni tak pisałem, tylko co pani mówiła tak, że go zapisałem i się skończył i ten nowy jest. A tą kupę to brat rysował, brat. Tak? To wspaniale. To proszę na jutro przynieść ten zapisany zeszyt. Chętnie go zobaczę. Ale w topach. Nie zdążę robić tyle miesięcy. Okej, to już koniec tego filmiku i życzymy wam udanego powrotu do szkoły! Jeśli wam się podobało, dajcie superowe szkolne łapki w górę i subskrybujcie. Hejka, pa! Pozdrawiamy!